Dobra. Okej, to zaczynamy. Moi drodzy, jesteśmy już online i trudno trochę powstrzymać emocje, no bo jest to pierwszy odcinek podcastu Stolarza. Ja mam dużą przyjemność być w pewien sposób pierwszy na rynku mediowym i zagospodarowywać sobie tą przestrzeń. Także podcast Stolarza został niniejszym zajęty. Maciej Zakrzewski, moje nazwisko, prowadzę projekt Stolarz z Miasta. I dzisiaj moim pierwszym gościem, osobą, która się zapisze, myślę, że z perspektywy setnego odcinka, jak to kiedyś będzie, ktoś oglądał w historii, Tomek Dawidowicz, właściciel Toda Meble. Toda Meble. I w zasadzie ja z Tomkiem rozmawiałem jakieś 2 tygodnie temu, jak się umawialiśmy na ten podcast i padły takie ustalenia, czy sobie powiemy, jakie pytania, jakie coś. Ja mówię, nie, kurczę, Tomek, ja jestem za tym, żeby było tak naturalnie, Idziemy na prawdziwie. żywioł. Idziemy na żywioł. Więc moje pierwsze pytanie do ciebie będzie, jak myślisz, dlaczego do ciebie się odezwałem i dlaczego cię zaprosiłem? Dobre pytanie. Podejrzewam, że zainteresowało cię to, że z reguły jestem bardzo otwarty na rozmowę. I może to, że udzielam się w social mediach. Tak, to zdecydowanie. Ja myślę, że tutaj dwie prawdy padły, ale tym podstawowym bodźcem jest to. Powiem ci tak, byłem na szkoleniu w Blumie, to było w listopadzie zeszłego roku, teraz mamy kwiecień dla słuchaczy, i sobie tam rozmawialiśmy, jak to na tych szkoleniach paru takich stolarzy garażowych, że tam zaczynają, coś próbują, a ja tak mówię, ja tutaj nagrywam bloga, będę coś robił. Zeszliśmy na marketing i a co da meble znacie? Wszyscy znali. I wszyscy znali. I tutaj trzeba powiedzieć na tą chwilę, kiedy my to nagrywamy, ty masz 10 tysięcy obserwujących na Instagramie. Ponad 10. No, na chwilę obecną chyba 10 800, także pniemy się swoim Okej. powolnym tempem, ale do przodu. No i na tą chwilę to jest z mojego takiego poglądu na rynek fenomen. Bo no moje zapatrywanie, moja analiza jest taka, że co do zasady są ku temu powody. Stolarz jest rzemieślnikiem, który rzadko kiedy ma jakieś tam takie wyczucie marketingowe, co potem się przeradza na jakiś sukces dalszy tej firmy. Często nie jest też menadżerem, tylko właśnie jest twórcą, jest rzemieślnikiem i w którymś momencie nie odłącza się, nie przestaje jeździć na montaże i nie zajmuje się tą firmą. A myślę, że jak się czyta potem prasę branżową i o firmach, które gdzieś eksportują do Stanów, już są duże, to chyba byli kiedyś ci stolarze, którzy się odłączyli na chwilę od tego wykonawstwa i zajęli biznesem, ale do tego to może sobie jeszcze dojdziemy. No, natomiast ty jesteś przeciwstawieństwem tego wszystkiego. I kurczę, kilka pytań mam z tym związanych. Może przede wszystkim zaczniemy tak z grubej rury i z rzeczy takich, na które biznes ostatecznie patrzy. Czy to sprzedaje? Mieć 10 tysięcy obserwujących. Czy to sprzedaje? Na dzień dzisiejszy około 60% moich obecnych klientów to są klienci, którzy obserwują mnie poprzez Instagram, Okej. poprzez social media. W zasadzie oni mnie tam na początku już poznają. Właśnie, bo to jest nie tak, że cię Także oni obserwują, mnie bo już byli. widzą i wiedzą, na co się przygotować. Czyli to nie przyjedzie przysłowiowy stolarz w koszuli flanelowej, No. jakiś tam pan od wiórów, cały brudny i nie będzie rozmawiał, tylko oni już widzą, znają moje reakcje, znają moje wiedzą, jakie są moje wypowiedzi. Osobowość. Tak, moją osobowość gdzieś tam poznają, powiedzmy. I myślę, że im się też łatwiej rozmawia. W zasadzie u mnie panuje taka zasada, że my zawsze przechodzimy na ty. No chyba, że klient sobie tego nie życzy, no to oczywiście trzeba to uszanować. 9 klientów na 10 jest zadowolonych, że możemy sobie mówić na ty. Łagodzi to w jakiś tam sposób dalszą rozmowę. Milej się rozmawia, łatwiej. Nie ma takiej bariery sztucznej, Mi nie? tutaj się pojawia taka myśl, jedna z wielu oczywiście, ale że to jest fajna droga. Bywa, bywa. Nie, nic nie tniemy, prawda, prawda ekranu. Ludzie są czasem, szczególnie teraz, myślę, że social media i czasy, w jakich żyjemy, sprawiają, że coraz więcej jest takich introwertyków, ludzi, którzy mają problem z tym kontaktem i chyba fajnie jest wiedzieć, kto przyjedzie, nie? Bo to od razu Musimy też łamie tą pamiętać, barierę. że wchodzi nam do domu obcy człowiek. Nigdy nie wiemy, kto to będzie, tak? Także to też są pewnego rodzaju obawy, podejrzewam. Aczkolwiek to już są skrajności w tym momencie. Choć ja uważam, że tak jak powiedziałeś, no, ludzie się teraz zrobili też dość specyficzni i myślę, że jak oni już są w stanie poznać mnie przez internet, to jest im łatwiej później No.
ugościć mnie w domu, tym bardziej, że my mamy zawsze fajnych klientów, także ja tam się akurat cieszę pod tym kątem. Mi to pasuje. Okej. Dobrze, to powiedzieliśmy sobie o biznesie. 60%, no to dużo. Co do zasady, stolarze często mówią, szczególnie ci dobrzy, no że jadą na poleceniach, nie? Co jest też moim takim troszeczkę, tworzy mi jako osobie, która chciałaby mówić o marketingu w świecie stolarskim, pewien zgrzyt, bo się okazuje, że można i bez marketingu, no ale tutaj twój przykład pokazuje, że ten marketing też sprzedaje. Polecenia również w social mediach też mają wydźwięk w tym momencie, bo gdzieś jednak na storiskach się pojawiamy, ludzie oznaczają nasz produkt, wpisują chociażby wpisują same opinie, to też bardzo często teraz ludzie sprawdzają, więc myślę, że to też jest polecenie w tym momencie. Możemy to podciągnąć pod takie klasyczne polecenie pocztą pantoflową. To teraz cofnijmy się trochę i tak idźmy tym tropem social mediów pewnie do początków twojej działalności. Ile czasu ci zajęło w ogóle zgromadzenie jeszcze, pozostańmy przy tych 10 tysiącach? Powiem ci szczerze, 3 lata. 3 lata. 3 lata temu moja strona na Instagramie miała 500 obserwujących, no dzięki podjęciu współpracy z pewną osobą w Poznaniu, która posiadała bardzo dużą bazę obserwujących, zrobiła mi 2 razy polecenie, gdzie faktycznie to nie było kupione polecenie, tylko to było polecenie po prostu mojej pracy, bo wykonałem ją rzetelnie, no i odpaliło. Okay. Także to był taki bodziec, który gdzieś tam nadał rozpędu całemu temu kontu. Okej, no czyli to też taka trochę wskazówka, że zasada kuli śnieżnej w tym tworzeniu. Tak, oczywiście na bieżąco też od czasu do czasu zdarza mi się wykupić reklamę na Instagramie, no ale no tak to działa, żeby mieć większe zasięgi, no niestety trzeba. I wtedy, bo to też jeszcze nie padło, ale Tomek jest osobą, która czasem, no że koszulka w jednorożce to tam jest mały element, ale w habicie, w sutannie, tak? W sutannie. Występujesz, więc tutaj też się pojawiają takie, ta solarnia, w której się znajdujemy, jest jakąś świątynią tutaj techno i imprezy, tak? Tam widzę jakieś balony są, często jest włączana muza w piątek. Tak, znaczy muzyka gra praktycznie codziennie, no teraz nie gra, no bo musimy to jakoś nagrać, ale powiedziałem sobie kiedyś, że nie chcę pracować w smutnym miejscu. To jest moja firma i tu są moje zasady, czy się to komuś podoba, czy nie. Tu panują tylko i wyłącznie moje zasady i tu musi być przyjemnie. Tu musi być przyjemnie, ja tu spędzam większość swojego dnia, więc czemu by nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Okay. Uczepiliśmy się tych social mediów, natomiast ja bym chciał, żeby ludzie też poznali taką czysto rzemieślniczą część ciebie, bo ten marketing, ten pewien obraz ciebie, który jest emitowany, on wiecie prym, nie? Dopiero klient jak zamówi, to wie, że to jest dobra robota, wie jak ten mebel wygląda. Więc 3 lata temu było 500 obserwujących na Instagramie, a firma ile ma lat? Firma jest zarejestrowana od 2010 roku. Okay. Czyli ma ona 14 lat pod nazwą, oficjalną nazwą Tomasz Dawidowicz Toda. Okay. Toda Meble jest taką nazwą marketingową, jest bardziej rozpoznawalna. Tak się po prostu wpisała. Tak każdy pisem mówił zawsze Toda Meble. No i tak się utarło. Okay. Sama przygoda z meblami jest od 2007 roku, gdzie rozpocząłem swoją taką powiedzmy pierwszą pracę poważną w dużej podpoznańskiej firmie produkującej meble biurowe. Okay. No i w międzyczasie człowiek się szkolił i zaczął robić swoje. Dobra. Jesteśmy dzisiaj w stolarni, która ma jakąś formę. Często stolarze wyznaczają tą formę przede wszystkim przez maszyny, które w tej stolarni się znajdują. Mógłbyś poprowadzić trochę słuchaczy przez ten proces rozwoju twojej firmy, jakie może jakieś główne kroki milowe takie byś wyszczególnił? Z dowolnego punktu w zasadzie, jaki na to spojrzysz, bo to, co zaczniesz mówić i na to zwrócisz uwagę, to jest właśnie ta prawda i twoja historia, więc co byś tutaj tak wskazał? Gdy postanowiłem otworzyć swoją, powiedzmy, stolarnię, jeżeli można to nazwać stolarnią, to było 15 metrów kwadratowych lokalu, który udostępnił mi mój serdeczny kolega. Dodam, że udostępnił mi go na rozruch nieodpłatnie. Powiedział: Tomek, ogarniesz się,
Zaczniemy się wtedy liczyć. Na razie muszę ci pomóc. To brzmi pięknie, tak powiedziałeś serdecznie kolega, to powiedz, może możesz podziękować? Czy myślę, że tak, no mogę w zasadzie podziękować Dominikowi Szymańskiemu, serdecznie go tym bardziej pozdrawiam. Brawo, panie Dominiku. Także tak, udostępnił mi Dominik lokal, przez rok czasu zwolnił mnie jakby z obowiązku płacenia. Dla mnie to był bardzo dobry start, bo dostałem opcję posiadania jakiegoś miejsca i czy mam pracę, czy nie, nie muszę się stresować, że mam jakieś płatności. Jedyne moje płatności, no to były związane, wiadomo, no, z ZUS-em, no, prądem. Tak jak każdy, z prądem, z mediami. Jednak ten czynsz został anulowany przez jakiś czas, było spoko. Wiadomo, później już weszliśmy w taki normalny tryb, dogadaliśmy się na uczciwe pieniądze, uczciwe dla niego, uczciwe dla mnie, także myślę, że tak to dzięki temu w zasadzie się to rozkręciło, można powiedzieć. No i co, zaczęliśmy od tych 15 metrów i z czasem tych metrów było mało, a że Dominik miał tego lokalu troszeczkę więcej, no to tak po kawałeczku tego torcika mu tam, że tak powiem, zabierałem. Finalnie skończyliśmy tam na około 100 metrach, no bo więcej już nie było po prostu. Okay. A teraz tutaj ile jest? Bo teraz mamy, łącznie z biurem mamy 180 metrów. Łącznie z biurem mamy dwa magazynki, biuro, no i oczywiście cały teren tutaj zamknięty, przynależący jakby do lokalu. Dobrze. Jak te pierwsze zlecenia? Jak się rozwijało? Skąd? Pierwsze zlecenie to był w ogóle jakiś taki złoty strzał. Odezwała się do mnie taka duża firma z Lubonia, czy zrobię im stoiska targowe. W życiu nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale mówię, okej, no kiedyś musi być ten pierwszy raz. No i się dogadaliśmy, no i zrobiłem te pierwsze stoiska. Fakt, że zajęło mi to ponad miesiąc czasu, bo robiłem to sam, po godzinach, ale to był ten moment właśnie. Zrobiłem to zlecenie, no i wtedy podjąłem też decyzję, że ewakuuję się z poprzedniej firmy. Nie będę miał niestety czasu na to, żeby pracować na dwa etaty, bo fizycznie jestem w stanie dać rady. Jasne. Warsztat był wyposażony tylko wtedy we wkrętarkę i taką podstawową skrzynkę narzędziową, także to nie była stolarnia taka, wiesz, że wchodzisz i od razu masz kupę maszyn, urządzeń, wiesz, sprzętu za grube tysiące. Nie, tam był jeden stół na czterech nogach, wyłożony jakąś tam wykładzinką, żeby się nie szurało. Wkrętarka i podstawowe narzędzia. I tak się robiło meble. A wyłożyłeś się na pierwszej wycenie? Dobrze wyceniłeś? Nie wyłożyłem się na szczęście. Ale wyłożyłem się później. Jak już myślałem, że jestem dobrze zaprawiony, to się wyłożyłem, ale no nie myli się ten, co nic nie robi. Okej. Okay. Także... No, dobrze, że nie za pierwszym razem. Nie. Za pierwszym razem akurat miałem bardzo dużo czasu, więc mogłem to bardzo skrupulatnie policzyć, także było okej. Okay. Dobra. No i co, dobrze, bo tak mówisz, że byłeś u kolegi Dominika i tam sobie tort dziubałeś, tutaj się trochę rozwijałeś. No, dystansu lat do social mediów nas dzieli dużo, więc to pewnie była taka standardowa droga 100 lat. Wtedy nie było za bardzo. Nikt nie myślał o tym, żeby korzystać z czegoś takiego jak Instagram. Ja nie, nawet nie pamiętam, czy wtedy był Instagram, szczerze powiem. No nie. A jeżeli nawet był, to ja chyba nawet o nim nie wiedziałem. No... Nawet nie pamiętam, żebym wrzucał cokolwiek na Facebooka. No to tak powiedzmy sobie otwarcie, no jak zakładałem swoją stolarnię i firmę, no to nie było takie popularne. Jestem. No więc dlatego tak jakby... Sam jestem ciekaw, czy osoby takie słuchające to, podejrzewam, że te słuchające to tak od razu, kiedy będą wiedzieli, że ty się pojawiłeś, to im marketing jest bliski, no bo cię znają, w tym siedzą, ale taki stolarz, który w ogóle nie zwraca na to uwagi, no to i tak będzie szedł tą w miarę przetartą, standardową ścieżką, która myślę, że 10 lat temu teraz jest taka sama, czyli polecenia. Na czym jeszcze polegał twój start? Mój start polegał jeszcze na tym, że głównymi moimi klientami byli moi znajomi. Moi znajomi, to było x lat temu, tak jak sam wiesz, tu jakaś mała zabudowa, tu jakaś łazieneczka, tu jakaś kuchenka, no i później już coraz to większe te zlecenia, także gdzieś tam powiedzmy po znajomych, do pewnego czasu oczywiście, gdzieś tam ci znajomi się wykruszyli w pewnym momencie, no już każdy został wymeblowany, no tak, tak. Nikt nie będzie wymieniał tych mebli co 2-3 lata, także tak mniej więcej to wyglądało. Dobrze, czy w związku z tym, bo widzę, wiesz, przez wiele lat, powiedzmy, dosyć standardową działalność, jeśli chodzi o taki obszar
marketingowy, co mi tak insynuuje, że po prostu twój biznes rozwijała twoja jakość, no bo inaczej nie jest, nie? Jakość albo dostępność usługi, bo to są chyba te dwie rzeczy. Jak ktoś ma tam krócej poczekać, to też się może zdecydować, nie? Jeżeli ktoś chce na szybko, to niestety nie u mnie. Tak, jakość, bardzo staram się dbać o tą jakość. Jest to dla mnie, powiedzmy, priorytet i zawsze stawiam to na pierwszym miejscu. Musisz mieć meble zrobione tak, jak ja bym chciał mieć to w domu. Tak, i ile teraz na kuchnię bym poczekał? Jeżeli dzisiaj byś ją zamówił, to myślę, że tak koło 6 miesięcy. Okej. I to jest taki, uważam, dobry czas. W ubiegłym roku dawaliśmy 11,5 miesiąca. Tak, w takich szczytowych momentach przebijaliśmy rok. Teraz dajemy do 6 miesięcy. Kompletację materiału mamy na poziomie 2 miesięcy. Także 2 miesiące sobie kompletujemy pełne zlecenie i dopiero jak mamy skompletowane w pełni zlecenie. Oczywiście to są przybliżone wartości. Ten towar to nie jest tak, że on przyjedzie równo za 2 miesiące. Tyle sobie zakładam, że potrzebuję czasu na spokojnie, żeby to wszystko pokompletować. Po tym czasie mogę rozpocząć okres produkcyjny. Wyprodukowanie średniej kuchni. Średnia to jest w kształt litery U. To jest koło 1,5 dnia, gotowa do wywozu, zapakowana, zabezpieczona, ustawiona na samochodzie do transportu do ciebie do domu. Dobra, to jeszcze do tego sobie wrócimy, ja tutaj robię z boku notatki, natomiast wracając do tej twojej historii, są potem jakieś punkty takie szczególne, które byś, no, zapadły ci w pamięć, albo które były na tyle ciekawe, że uznałbyś je za, no, element historii, który młodemu stolarzowi, komuś tam aspirującemu, kto myśli o takiej podobnej drodze jak ty, należałoby powiedzieć? Wiesz co, tak troszeczkę bym bardziej z prywaty, troszeczkę mi się w życiu posypało, bo to nie może być tak super. Gdzieś tam mi się drogi rozeszły z pewną osobą, z matką, że tak powiem, mojego syna. I to był taki bodziec, który dał mi kopa do działania. I wtedy koncentrowałem swoją uwagę nie na użalaniu się i rozmyślaniu, tylko na pracy, ciągłej pracy. Czyli pozyskiwaniu klientów, produkowaniu, wyposażaniu. Do takiego stopnia, że właśnie wtedy już mogłem sobie pozwolić na pomocnika, który gdzieś tam będzie ze mną współpracował. Co następstwem też było zmiana lokalu na większy. Z automatu też, no, musimy sobie powiedzieć otwarcie, większy lokal, większe koszty, więcej trzeba pracy. Więc gdzieś tam ten bodziec zadziałał. Jestem bardzo otwarty, nie odbierz mnie tak, że chcę wchodzić w szczegóły, tylko no prawda jest taka, jakby jestem, cieszę się robiąc te media, że też tak jak ty sam panem w swoim zakładzie, tak ja panem w tych swoich mediach, ludzie mają życie i mają jakieś zakręty i tak dalej, no i właśnie jakieś kryzysowe sytuacje też fajnie czasem, no najbardziej uczą mnie, to doświadczenie się zazwyczaj wynosi z tych złych momentów, nie tych dobrych. Więc fajnie, no fajnie, że o tym wspomniałeś, bo to też taka szczera rzecz i prawdziwa. Natomiast no wspomniałeś, że to był taki moment, w którym się przestałeś użalać, w którym po prostu zacząłeś więcej robić, zacząłeś bardziej się przykładać, zacząłeś, nie wiem, cisnąć o wierzch o każdego klienta i go przekonywać. Na czym polegała ta zmiana, nie? Wiesz co, powiem ci tak, chciałem kupić maszyny i powiedziałem sobie, że zapracuję na nie i jestem w stanie na nie zapracować, nie kupując ich na kredyt, nie biorąc na to leasingów. I uczciwie powiem ci, ciężko pracowałem. Naprawdę ciężko pracowałem. Pokupowałem te maszyny za swoje pieniądze zarobione. Nie rozbijałem się nowymi samochodami i nie imprezowałem każdy weekend. A mógłbym w zasadzie dzisiaj jeździć nowym samochodem z salonu za 500 tysięcy, no bo czemu by nie? Ale jednak wolę mieć. Ale masz tak, że jak idziesz do jakiegoś showroomu, jakiejś tam firmy, która robi maszyny, to prędzej tą maszynę niż auto, że tak bardziej korci. Tak, tak. Myślę, że, znaczy wiesz, no pytanie, na co się nastawiamy w życiu. Ja bym chciał się jeszcze troszeczkę rozwinąć, może nie ilością ludzi, ale chciałbym mieć bardzo dobry park maszynowy.
posadzić jeszcze z 2-3 osoby i nie więcej. I to jest ciekawe, bo ty wspomniałeś, że tak bardzo ci zależało na tym parku maszynowym. No, teoretyczna podstawowa myśl jest taka, że maszyny w jakiś sposób no, przyspieszają proces, nie? I ty ze swojej perspektywy, dla stolarza, który może jest przed tym, jakie maszyny byś uznał, że tak naprawdę najwięcej posuwają, przyspieszają najbardziej, wiesz o co chodzi? Dla mnie maszyną, która popchnęła moją produkcję, to nie była wcale piła ani frezarka. Dla mnie to była wiertarka wielorzeczonowa. Mówiłeś o tym ostatnio, na storkach. Jak to nagrywamy, to niedawno padło. Chyba tak. Wiertarka wielowrzecionowa, która skróciła mi o połowę czasu przygotowanie samej kuchni, ponieważ na niej zwiercam sobie po prostu formatki. Dzisiaj rozmyślam o frezarce przelotowej, takim mini centrum, która będzie robiła jeszcze większą robotę. Także myślę, że to jest w niedalekiej przyszłości kolejny zakup, ale to jeszcze musimy poczekać. A to mam do ciebie takie pytanie, takiego właśnie laika i osoby nieopierzonej, ale jak mówimy o tych wiertarkach wielowrzecionowych, to zaraz mi się pojawia, że na przykład, nie wiem, pracujesz, tak obserwuję na chyba wielu okuciach, nie jesteś jakoś mocno z jedną firmą, ale powiedzmy, że jest taki Blum, który ma te swoje wręcz maszyny, swoje własne do obwiercania. Okej. Okay. I dlaczego, co byś poradził, iść w firmę niezależną, niezwiązaną z okuciami, czy, no bo to w zasadzie funkcjonalność podobna, nie? Ostatecznie. Tak. Na Minipressie jesteśmy ograniczeni tym, że przygotowujemy wszystko pod systemy, pod Bluma. Okay. Na wiertarce wielowrzeczonowej jesteśmy w stanie zrobić troszeczkę więcej niż na tamtym urządzeniu. Oczywiście zależy, na co się nastawiamy. Na wiertarce wielowrzeczonowej porobimy rozmaitego rodzaju połączenia kołkowe pod kątem, także tutaj mamy opcję wiercenia w poziomie, w pionie, założenie różnego rodzaju wierteł. Nie pracowałem nigdy na Minipressie, także nie chciałbym się de facto na ten temat wypowiadać, no bo nie miałem z tym styczności. Paru moich obserwujących stolarzy widziałem, że posiada, ale z tego co widziałem, no to najczęściej odwiercają sobie otwory pod półki, otwory pod prowadnice, ale czy otwory przelotowe dołączenia korpusów, to już nie powiem. Okay. No tutaj ja pracowałem kiedyś w stolarni. Tutaj takiej wiedzy nie ma. Do tych korpusów też idzie na tym zrobić. A powiesz, jakiej marki wiertarkę masz? Bo dla mnie to jest jakby ja się tam... Nie... Wiertarka jest firmy Felder i tutaj w zasadzie wszystkie moje maszyny są z Feldera. Jeżeli nie są z Feldera, to są z rodzimej firmy, z Hammera. Dobra, okej. Okay. Ja tutaj żadnego sponsora nie ma, więc jestem. Jak można przekazać jakąś... Tak, polecę, ale jakoś tak powiem szczerze, że przekonał mnie przedstawiciel handlowy, który okazał się de facto bardzo sympatyczny. Po dzień dzisiejszy mamy kontakt, więc gdzieś tam ta sprzedaż z jego strony była na bardzo wysokim poziomie, więc to też mnie przekonało. Zresztą jakość tych maszyn, jak dla mnie, daje 9 na 10. Słuchaj, ale teraz może w efekcie tego podcastu, jak to się spopularyzuje, to teraz uderzą do ciebie wszyscy. Ja dobre dealer. Nie widzę problemu, mogą mi tu wstawić maszyny, my będziemy chętnie testować, robić opinie, nagrywać filmy na YouTube'a, jak najbardziej. Dobre deale będą. Tutaj z rzeczy, które sobie wynotowałem, jeśli chodzi o twoją działalność, taka bardzo jest ciekawy niuans na rynku ogólnie, to jest niuans trochę, na który skrzywią się projektanci wnętrz, no ale stolarze często sobie projektują te kuchnie, czy tam cokolwiek, co robią sami. Ty masz projektowanie in-house, ty projektujesz klientom? Tak, współpracuję z projektantką, która gdzieś tam pod moim logiem projektuje. Możesz taką opcję u nas wykupić jak najbardziej. Czy się to nie spodoba projektantom czy architektom? Powiem ci szczerze, w naszym kraju tego tortu jest tak dużo, że naprawdę nie musimy się martwić, tej pracy nie zabraknie dla dobrych wykonawców. Okej, ja tu jakoś wybitnie nie roztaczam jakiejś chmurki nad projektantami, no po prostu to co oni, tak wiesz. W gruncie rzeczy dla ciebie też pracuje projektant, tylko robi to pod twoją marką i chyba każdy tutaj znajduje sobie element, no bo usługa projektanta już jest usługą bardziej premium niż po prostu. Tak, wiesz, do nas się też zgłaszają projektanci, bo my codziennie dostajemy maile od projektantów, od biur architektonicznych, także to nie jest tak, że my nie współpracujemy z takimi ludźmi. Okej. Jasne. No ja nawet mówię na blogu, już nie wiem, czy już poruszyłem, czy jest w planach, a jak ludzie to słuchają, to już zapewne jest.
jest opublikowane, no że tak naprawdę przecież nie musisz być stolarzem, który ma jakikolwiek punkt sprzedaży albo swoją własną sprzedaż, no możesz tylko z projektantami albo z ludźmi, którzy wykończeniówką się zajmują, u nich się przecież rodzą też zapotrzebowania, nie? Tak, no dość często tak architekci czy projektanci mają swoich podwykonawców, którzy w zasadzie mają pracę cały czas, na bieżąco. Okay. Więc wiesz, to mówię, dla każdego na pewno starczy pracy. To nie jest tak, że my sobie musimy wyrywać z gardeł później te projekty, no bo jest tak duże zapotrzebowanie, że wręcz brakuje ludzi, którzy to robią. Jasne. No tak jak mówiłem, ja też rozmawiałem z Tomkiem, zanim włączyliśmy kamerę na nagrywanie, dlaczego ja wszedłem w biznes stolarski i się z nim interesuję, czy też meblarski, dlatego że popyt duży, podaż mała, marża wysoka, więc no... Da się wyżyć. Biznes dobry, nie? Da się wyżyć. Da się wyżyć, powiedzmy sobie otwarcie, nie ma co narzekać, no da się wyżyć. Tylko niestety, no ale trzeba pracować, tak? Weszliśmy, moim zdaniem, weszliśmy teraz w taki okres, gdzie prace mają tylko dobre firmy. A jak to? Słabe firmy będą odpadały. Ludzie w naszym kraju troszeczkę zaczynają jednak szanować pieniądze. Zależy im na jakości. Wiadomo, cena zawsze gra pierwsze skrzypce. Tylko że jeżeli ktoś dobrze przeliczy i dobrze przemyśli, to pójdzie po rozum do głowy, zapłaci troszeczkę więcej, więcej może wymagać, więcej otrzyma. Jasne. A to zobacz, tak mnie dosięgła taka myśl, że z tą jakością, że jeszcze idziemy dalej w wymaganiach. No a ja teraz piszę artykuł o prowadnicach i no zupełnie w Polsce nie mamy tematu prowadnic ślizgowych, a nas do Stanów się eksportuje, nie? Jeszcze po prostu bez prowadnicy tak naprawdę, tylko ciekawe, że jeszcze dalej idziemy, chociaż to my jesteśmy już tymi wymagającymi, nie? Musimy sobie też powiedzieć otwarcie, że Polacy, my i cała Polska w zasadzie jesteśmy w czołówce światowego meblarstwa. Bo spod ręki Polaków wychodzą najlepsze praktycznie meble, można powiedzieć. Mam znajomych, którzy montują w Anglii, którzy montują w Norwegii. Wojta Carpenter zresztą pozdrawiam, który siedzi w Norwegii i też na jego stronie instagramowej można zobaczyć, jaka tam jest jakość i jaką on daje jakość swoich prac i jak ludzie są w szoku, że coś takiego można w ten sposób zrobić. Także u nas naprawdę ta jakość tych mebli jest bardzo wysoka, biorąc pod uwagę, jak jest za granicą, tak? Okej. Okay. Wynotowałem sobie też taki, no temat rzeka pewnie, montaż i klienci, bo wspomniałeś o tym, że wyprodukowanie kuchni półtorej dnia, czy tam no zależy pewnie od zamówienia, natomiast ten montaż to jest tak naprawdę lwią częścią pracy stolarza, z czego ludzie mogą sobie nie zdawać sprawy, nie? Jest zakład, który robi, a to pojechać, zamontować, no to jest robota. Tak, ale to jest też kwestia przygotowań. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy maksimum wszystkiego, co możemy przygotować, żeby jak najbardziej skrócić czas samego montażu w domu. No bo nie czarujmy się, nie chciałbyś mnie widzieć 5 dni w ciągu tygodnia, jak ja u ciebie siedzę, montuję tam kuchnię, morduję się tam, bałagan, wiesz, twoja żona, która mówi, kurde, kiedy oni skończą, czemu tak długo? Twoja żona, która dzwoni i też mówi to samo. Dokładnie, kiedy będziesz, ile możesz montować. Dzisiaj wpadamy na kuchnię, jeżeli jest ok, to jeden dzień potrzebujemy, temat jest zamknięty, maksymalnie do półtorej dnia. Jak w dalekim promieniu bierzesz zlecenia i skąd ludzie najdalej do ciebie się zgłaszają? Najdalej robiliśmy w Hiszpanii. O, ola. Tak. Było bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, bardzo daleko. Wiesz co, działamy teraz bardzo mocno na terenie w ogóle całego kraju. Dość często jesteśmy u naszych zachodnich tutaj sąsiadów. Najczęściej to jest Berlin. Co sprawia, że ktoś się do ciebie zgłasza i jest w stanie zapłacić za transport, za tą całą logistykę do Hiszpanii, do Berlina? Powiem ci jeszcze. Pomiar też jest płatny wtedy, nie? Musimy się z tym liczyć. Znaczy, można skorzystać, ale to za chwileczkę ci opowiem, co ich skłania. Myślę, że za granicą nie ma w ogóle ludzi, rzemieślników, którzy robią na dobrym poziomie. Nie mówię całkowicie, bo ci, co robią bardzo dobrze, to podejrzewam, że u nich terminy są 2-3 lata. Nie? Nie ma po prostu ludzi do pracy, nie ma rąk do pracy, tam są troszeczkę inne standardy niż u nas. Okej.
Ktoś ci organizuje sprzedaż tego z takim klientem, który jest obcojęzyczny? Nie, Czy to jest umówisz? sam sobie radzę generalnie, sam sobie radzę. Z takich ciekawostek powiem ci, jak to się w ogóle zaczęło, bo cała historia ze sprzedażą do Niemiec zaczęła się w momencie, gdy pojawił się COVID. Musimy cofnąć się do czasów COVID-u, gdzie wszystko zostaje zamknięte, wszyscy z automatu jednego dnia moi klienci dzwonią: Panie Tomku, nie chcemy, żeby pan przyjeżdżał, jest COVID, boimy się. No okej, no dla mnie to zrozumiałe. No i co teraz? I tak sobie myślę, kurde, no mamy co robić, ale jak wszyscy nam odmawiają, no to będzie słabo. Stworzyłem coś takiego jak informator pomiarów zdalnych, czyli w zasadzie wypełniasz mój kwestionariusz i ja się z tobą nie muszę widzieć fizycznie. Jeżeli masz w domu miarę, jeżeli masz laser, to już w ogóle super. Ale jeżeli masz miarę i podasz mi wstępne wymiary, to przygotowuję ci ofertę. Jeżeli dobrze jest ten pomiar zrobiony, to jest 99%, że trafiliśmy. Stworzyłeś ludziom jakiś tutorial, tak naprawdę, na co zwrócić tam uwagę, co zrobić, czy... Tam są podstawowe pytania, które zadawałem mojej partnerce, która jest całkowitym laikiem w tym temacie, i ona miała go wypełnić. Także Logiczne. poradziła sobie, z tym sobie każdy dorosły człowiek jest w stanie poradzić. Na zasadzie wykreślania, ewentualnie wpisywania wartości. Jasne, Nie ma jasne. nic bardziej skomplikowanego, nic tam nie ma, co by było mega No, skomplikowane. ale skąd tu wątek niemiecki? Bo to teoretycznie też w Polsce mogłoby Tak. zażyć. I właśnie. I w tym momencie, gdy nasi tutaj rodacy przestali się odzywać, zaczęły pojawiać się maile z naszej zachodniej granicy. Więc trzeba było szybko stronę przepisać na język niemiecki. Stworzyć informator pomiarów zdalny w języku niemieckim i wysyłać. Kurczę, no to drodzy słuchacze, zobaczcie, jak jesteście jakoś tam stosunkowo blisko granicy, a my jesteśmy w Poznaniu w tej chwili, to też nie jakoś tak, co nie Zielona Góra. Trzy godzinki jesteśmy w Berlinie. No, to tyle co do Warszawy. Tak się bardziej patrzy na sukces przemysłu meblarskiego w kontekście jakichś dużych fabryk, które eksportują, no a tutaj się okazuje, że znów wracamy do marketingu, no żeby chociażby stronę ładnie przepisać i gdzieś tam może się pozycjonować i no w euro i lepsza marża pewnie też, nie? Oczywiście, że tak. No nie czarujmy się, to są zupełnie inne stawki, no ale też inna odpowiedzialność. Okej, W tym sobie dlaczego? Okej. szybciej dogadamy się z naszym rodakiem niż z takim typowym Niemcem, tak? Aczkolwiek tam jest tak niska jakość, że dając im nasze meble, dajemy im taki royal standard, nie? Właśnie, i tu dosyć fajnie przechodzimy, jak rozmawialiśmy też 2 tygodnie temu o tym, że będziemy rozmawiali. Ja ciebie mówiłem, że kurczę, mi się u ciebie podoba takie, że rynek, razem my tu sobie wzajemnie pomagajmy i może o tym za chwilę szerzej porozmawiamy, ale sprowadza się to do tego, ja mam taką opinię, nie wiem, czy podzielasz, że no Włosi mają włoską pizzę, włoskie auta, no czego to oni tam w ogóle nie mają, ale jakoś się nie wyrobiło coś takiego jak polski mebel, a powinno, nie? W świecie chyba. Tak, bo my wolimy kupować u kogoś innego, niż dać, że tak powiem, swojemu koledze, sąsiadowi, No, coś ale tam zarobić, nie? bardziej nie chodzi mi też o to, żeby w zasadzie nie mam do końca sprecyzowanej wizji. Wydaje mi się, że to powinien lobbować za tym jakiś konglomerat firm, które mocno eksportują, instytucje, które tutaj są związane z naszą branżą, ale żeby na zachodzie tworzyć taką wizję, hasła, tak jak wiesz, było dobre, bo polskie, nie wiem, bo ja to w Polsce jestem słuchaczem tego, Okej, okay, ale ale żeby na zachodzie było polski mebel. Kurczę, powiem o. ci, nie wiem czy wiesz, ale jedne z pierwszych krzeseł, które były produkowane na potrzeby firmy IKEA, były z polskiego przedsiębiorstwa. No to trochę, no kurczę, no o kuciach rozmawiamy, no to już, nie? Też tutaj w Tak. pobliżu. A jak się czyta potem jakieś raporty takie w ogóle, mówi się, że meblarstwo, diament w koronie polskiej gospodarki, nie? A więc powinny może za tym iść jakieś takie działania. Zresztą to nie jest jedyna rzecz, bo też moglibyśmy sobie płynnie przejść do edukacji i do ludzi do pracy, nie? Których wiecznie brakuje. Których wiecznie brakuje. No dobra, to może w ogóle chwila dla pracowników. Jak u ciebie to jest? Ilu masz ludzi?
Na dzień dzisiejszy pracujemy w 3 osoby, razem ze mną. Okej, okay, długo szukałeś, zanim się taka ekipa dograła, wiesz? Wiesz co? Nie. Przyszli i byli okej. Okay. To są zaufane osoby. Okej. Okay. To są zaufane osoby, także... Ale potrzeba jest i tego człowieka nie ma, no bo zazwyczaj się słyszy, nie? Że ludzie wiesz co, powiem ci tak, dużo ludzi, duży problem, to trzeba sobie odpowiednio wyważyć. Także na dzień dzisiejszy mam też pomoc ze strony mojego serdecznego przyjaciela, gdzie jak mam jakieś większe tematy do zrobienia, no to on też sprowadząc swój biznes wygospodarowuje czas, jedzie mi po prostu pomagać też. Wolę generalnie wspomagać małe firmy i swoich przyjaciół niż gdzieś tam korzystać z pomocy dużych firm, które zajmują się stricte montażem, bo stracimy na jakości. Jasne. Za chwilę do tego wrócimy, ale teraz tak w ogóle spontanicznie, a ty mówisz do mnie, rozglądam się tutaj po warsztacie. Jak mówiłeś o koledze, to sobie wyobraziłem gościa, który wnosi skrzynki po prostu po schodach na montażu. I tak się rozglądam. Nie ma u pana, panie Tomku, festula. To jest zaś... Nie, 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 nie. Nie. Nie będę czarował tutaj, no moje zdanie jest takie, że za narzędzia nie trzeba aż tak bardzo przepłacać i to nie narzędź pracuje, tylko człowiek. Okay. Niestety jest taka tendencja w naszym kraju, że co po niektórzy myślą, że jak zainwestują dużo pieniędzy w narzędzia, to te narzędzia za nich generalnie tą pracę wykonają, a to tak nie jest. I dobry rzemieślnik powinien najgorszym urządzeniem sobie poradzić. Nie potrzebuje wkrętarki za kilka tysięcy. Okej. Okay. Spytałem, to może być dosyć kontrowersyjne, ale jestem za tym naprawdę, żeby szczególnie początkującym stolarzom sensowną informację przekazywać. I jak się tak patrzy na to, co jest w sieci, to szłoby wejść w tą rzekę, nie? Dosyć łatwo. To jest bardzo częste pytanie u mnie w social mediach. Tomek, dlaczego nie Festool, dlaczego firma AEG? Z prostego powodu. Jak rozpoczynałem firmę, to mnie nie było stać na to. Kupowałem to, na co mnie było stać. Z każdej swojej pracy kupowałem sobie jakieś narzędzie. I sprawdziłeś, że poszedłem, to okay, po co poszedłem, więcej, tak? Poszedłem w tą firmę, dla mnie jest idealna. Do ręki, po prostu mi to pasuje. Okay. Teraz wpadłem na taki pomysł, że nie będę wypytywał cię na kamerze, na mikrofonie o każde narzędzie, które masz, ale fajnie, kurczę, nowy format, uwaga, że jeździmy ze stolarzami na montaże, patrzymy jak robią jakiś jeden projekt, jedną kuchnię, ja ogólnie też klienta potem pytamy jak wrażenia, ale pytamy się, a czemu tym, a dlaczego tym, a dlaczego tym, a dlaczego tym. Fajnie, nie? By było. Tak ludzie by się dobrze z tego nauczyli. Dobra, mówiliśmy o... Znaczy u nas generalnie możesz sobie zobaczyć, jak przebiega proces no samego tak. montażu, bo my dość często mamy live'y z montaży. Tak, tak. Też tu z produkcji, no ale też z samych montaży. Także i na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania tam obserwujących. Jasne. No, moi drodzy, w ogóle serdecznie was zapraszam, żeby sobie obczaić to na meble na Instagramie. Mi w ogóle głupio o tym mówić, bo na tą chwilę jak nagrywamy, to Tomek jest większy, gruba z wieloryb w porównaniu do mnie płotki tutaj. Ale jestem młody, się rozwijam, jak to Dawid Podsiadło na roście powiedział. Dobra, wróćmy może do tych ludzi. Do ludzi, mówisz, że trójka. Mówiłeś... Albo to nie wiem, czy będzie tylko o ludziach, ale o tym swoim ostatecznym celu i takiej wizji, że jeszcze trochę byś park maszynowy zmodernizował, jeszcze że tam jest 2 osoby. Z czym się wiąże to, że ta wizja jest akurat taka, a nie, że fabryka mebli, bo no gdzieś w taką stronę można zmierzać, nie? Gdzie, jak sobie ustawiasz ten sufit? Wiesz co, no trzeba liczyć siły na zamiary przede wszystkim. Myślę, że mała stolarnia, ale z bardzo prestiżowym produktem, czyli będzie bardziej jakoś... rentowna niż wielka produkcja ze słabym produktem. No ale, bo to myślę, że też sobie tak pozwolę, nie będziesz miał nic przeciwko, ale będziesz szedł w stronę, że będziesz panem Zajcem na przykład? Nie powiedziałbym, że pan Zajc jest tutaj jakimś wyznacznikiem. Oczywiście podoba mi się nie ujmując, jest to dość prestiżowy producent mebli. Jesteśmy w Poznaniu, więc tak. Tak, jest to dość prestiżowy producent mebli. Różne pogłoski chodzą o produkcji, o produkcie. Nie może, będziemy o tym tak, rozmawiać. Tak, może nie, bo jak nie mówisz, będziemy jak o tym mówisz, to rozmawiać? Dobrze. Ja też poszedłem, przecież oznaczając pewną prestiżowość, ja też rozpoznaję innych producentów no, topowej klasy w Polsce, co najmniej 2.
Byś więcej wymienił niż dwóch, tak? Takich top-topów? No. Meblowych takich... No to może powiedzmy, to powiedzmy, bo ja myślałem o Halupczoku i... Bardzo rozpoznawalne, jeszcze jest Rust Meble, nie? Rust Meble też jest bardzo rozpoznawalne. To może ktoś jest w niszy, a też jest dobry. Masz jeszcze, że nie wypłynął tak i nie... Czy ktoś jest dobry? To jest mała firma w sumie. Taka stolarnia, oni chyba są z Pomorza, też moi obserwujący. M-format meble, bardzo ładne, dopieszczone realizacje, skrupulatne, co mi się mega podoba, z takim też naciskiem na tą wisienkę na torcie, że wszystko musi być, tak wiesz, na tip-top. Co może być wisienką na torcie? Co może być wisienką na torcie przy pokazywaniu na przykład swoich mebli? No, cokolwiek uważasz. To, że są przede wszystkim umyte. Czyli przygotowujesz sobie meble do prezentacji, robisz sobie zdjęcia, oglądasz sobie te zdjęcia, patrzysz na samym środku frontu, paluch. No. Jest odciśnięty paluch. Nie widać tego gołym okiem, ale widać to przez kamerę i wielu stolarzy nie zwraca na to uwagę. Okej, okay. Ale to mówisz o tym pokazaniu, no nie, bo nie byłeś klientem, mówisz o pokazaniu potem rezultatów na zdjęciu czy filmie, nie? Tak. A to już jest marketing, nie? Tak. W zasadzie tak. To tą, zobacz, tak. Tą wisienką to, co tworzy, no i ja też tutaj zatacza historia koło, że marka też wpływa na postrzeganie, nie? Czy coś jest premium. Ale chciałbyś iść w premium w takim razie, podnosić tak. marżę i być... Tak. Brzmi jak spokój. Powiem ci tak, lepiej robić dwie kuchnie w miesiącu niż 10. Okay. Dwa lata temu mieliśmy taki okres, że robiliśmy średnio około 10 kuchni w miesiącu. Powiem ci tak, jest ok. Jest naprawdę bardzo ok. Pomijając fakt, że nie masz życia. Bo w zasadzie nie istniejesz nigdzie. Ile siedzisz dziennie w robocie? W takich szczytowych momentach, jak mam takie naprawdę mega ciśnienie, no to jestem tutaj koło godziny 6. Ostatnimi czasy staram się wracać najpóźniej do 18.30. No, to spoko. Ale wracam nieraz o 22, 23. Pracownicy też tak mają? Czy ciśniesz nie, sam? Nie, ja już wtedy życie? Cisnę sam. Potrafię tu być na przykład o 4.30. No w gruncie rzeczy wiesz, no to powiem ci tak, mebel można samemu zrobić, ja, nie? Ja w ogóle inaczej do tego podchodzę, bo dla mnie to nie jest tylko praca. Dla mnie to jest pasja, ja po prostu to lubię robić. Ja się tu dobrze czuję. Więc lubię to robić, lubię jak spod mojej ręki wychodzą meble, więc ja bym mógł tu w zasadzie cały czas siedzieć, no ale jest jeszcze rodzina. Jasne. Więc nie wyobrażam sobie, jakbym miał stolarnię pod domem, to chyba bym tam generalnie większość swojego czasu. Dobra, no a właśnie, jak wspomniałeś o tej rodzinie i mi zaświtał taki temat sukcesji, bo jak się ma taką dużą firmę, fabrykę, no to zawsze się znajdą już jacyś menadżerowie, budujesz sobie całą siatkę jakąś managementu. No w zasadzie jak jest taka firma, która robi takie rzeczy premium, też idzie to już oddać w zarząd, nie? Wiesz, żeby w kontekście myślałeś, kto by przejął tą firmę, która robi te premium meble, kto by to prowadził? Nie, to jeszcze nie ten moment. No jasne, młodzi jesteśmy. Nie ten moment, także... Jeżeli uda się tą firmę na tyle rozkręcić i cały czas prowadzić, no to myślę, że moje dzieci przejmą całą tą firmę, jeżeli oczywiście będą chciały. Tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Na chwilę obecną mam syna i córkę, więc no zobaczymy. Może syn będzie chciał, może córka będzie chciała, albo obydwoje. Ciężko stwierdzić. No, jak już przy zasobach ludzkich, chociaż byliśmy przy tych wyjątkowo kochanych zasobach ludzkich, chociaż może pracownik też jest kochanym zasobem, no kto wie. Czyli dwóch pracowników, których masz, mówisz, że jesteś zadowolony. No co do zasady jest na rynku ta opinia, że ludzi do pracy nie ma. Ludzie, których masz, są stolarzami w ogóle z wykształcenia. O ile jest w ogóle coś takiego jak w tej chwili stolarz z wykształcenia, nie? Jeden tak, drugi jest przy uczeniu. Okej. Okay. Myślisz, że trzeba kształcić stolarzy, czy to jest w ogóle tak... Przede wszystkim nie wykształcisz kogoś, kto nie chce się kształcić. Bo to nie jest tak, że wiesz, dzisiaj szukasz sobie pracy i mówisz, o jest wolny etat w stolarni, a co mi tam? Idę.
Bo jeżeli nie będziesz czuł tego czegoś i nie będziesz chciał tego robić, to tu się niczego nie nauczysz. To tu się będziesz tylko męczył i po prostu odbębniał swoje godziny. Czyli to w zasadzie jest bardzo ciekawa myśl, bo jest taki pogląd, że nie kształcą tych stolarzy. To nie jest sexy w ogóle teraz, wiesz, zawodówki i tak dalej. Jak ja się kształciłem, to też Mamy studia, szkołę studia. stolarską w Tarnowie Podgórnym. W Tarnowie Podgórnym mamy szkołę stolarską. To jest ciekawy temat, bo jeszcze nie zgłębiłem tej przestrzeni szkoleniowej, coraz bardziej zgłębiam, ale mamy stolarz, to ja tam się muszę udać. Tak, Zaraz mi się uda trafić. jedną z takich dużych firm, która tam chyba miała swój udział, to jest Mówmy. firma Balma Okej. i założyciel tej firmy, pan Ryszard Balcerkiewicz, który gdzieś tam się udziela bardzo mocno w Tarnowie. Mimo wszystko mój były taki szef, powiedzmy. Okej, no to teraz wyszło, co to za firma, tak? Ta pierwsza. Tak, a to Dobra. żadna tajemnica, to Pewnie. wiesz, to większość ludzi wie generalnie, że jestem wychowankiem tej firmy Okej. i gdzieś tam swoje przetarcia miałem, tylko w zupełnie w innym zakresie. Ja nie byłem jakby na produkcji, ja byłem stricte na montażu i na obsłudze klienta. Czyli wszystko to, co jest już jakby praktycznie finałem. No, ale teraz ci się przydaje pewnie, no bo te kompetencje wiele cię zwrotnie. Tak, aczkolwiek no to jest troszeczkę inne stolarstwo, tu musisz kombinować więcej. Wiesz, pomysły też są ważne. Trochę mi się zatoczyło w głowie koło, bo jak mówiliśmy o tym, że nie ma marki polskie meble za granicą i byłaby to odpowiedzialność jakichś tam podmiotów, ja tak sobie myślę, no, że im większy jesteś, tym bardziej powinieneś patrzeć na ten rynek w taki sposób. A tutaj Toda Meble mówi ze swojej stolarni, że powinniśmy wszyscy razem iść ze sztandarami. No ale też taką edukację być może takie firmy powinny się wiązać w jakieś konglomeraty, nie? Jeden okuciowiec, jeden płytowiec, ktoś tam i zrobić z jakąś szkołą, jakąś klasę. Chociaż tych ludzi za mało będzie z tej klasy potem do roboty, nie? Będzie za mało. Poza tym, sam wiesz, jakie są realia w Polsce. Firmy meblowe, małe czy to duże, traktują inne firmy meblowe jako stricte ich wielką konkurencję. No tak. Dlatego mówiłem, żeby się powiązały, wiesz, nie dwóch płytowców, nie tylko płytowiec, zakuciowiec, że to tam w miarę nie jest konkurencyjne. No, myślę, że długa droga jeszcze do czegoś takiego. Aczkolwiek jeżeli już tutaj idziemy, to tak jak pewnie sam zauważyłeś, ja jestem zwolennikiem w ogóle współpracy naszej branży stolarskiej, bo mówię, my nie jesteśmy tutaj żadną konkurencją, nie szukamy konkurencji, nie walczymy z konkurencją, bo my sobie tej pracy nie wyrywamy, a raczej jesteśmy takimi kolegami branżowymi, no bo warto mieć, powiem ci szczerze, warto mieć zaplecze w postaci jakiejś stolarni Ci się głęboko z w Polsce. pierwszym filarem, Tak, no. mam taką na przykład zaprzyjaźnioną stolarnię z koła i byłem tam na montażu, zabrakło mi jedno narzędzie, chłopacy podjechali, pomogli, ogarnęli temat, więc wiesz, teraz jakbym miał wracać do Poznania, żeby przyjechać z powrotem, dla mnie to są dodatkowe koszty, godziny No, no. stracone, a tutaj... Tam się pojawia myśl o takim jakimś zespole firm, które mają jedną sprzedaż wręcz, nie, ale mają sobie, wiesz, są zaufane, właściciele mają przekonanie co do swojej jakości, są sobie w stanie tak naprawdę podsyłać, nie, te zlecenia jakoś regionalizować. Taka myśl, ja Ale jestem wiesz co, to kreatywny. generalnie to też działa. U mnie chociażby na kanale są osoby, które ostatnio nawet taki młody stolarz gdzieś z głębi Polski nawet do mnie pisał, mówi: Tomek, będzie się do ciebie odzywał mój klient, ja mam do niego za daleko. No. Okej, masz za daleko, mogę go obsłużyć, jak najbardziej. Dzięki, że mnie poleciłeś, to jest fajne. I tak to powinno działać, nie? A nie za wszelką cenę blokować. Klienci. Potencjalnie to może być satyryczna część naszego podcastu. Jakieś problemy z klientami. Nie, zmierzam trochę w głowie, mi plądruje, że to będzie coś śmiesznego, ale ogólnie rzecz biorąc, jakby tak, jakie problemy stolarz ma zazwyczaj? Co by mogło być lepiej? Co uważasz, że może było jakimś problemem na przestrzeni czasu, ale fajnie go sobie rozwiązałeś, że się nauczyłeś też jakichś kompetencji takich sprzedażowych, obsługowych? Problem z klientami. Nie znam czegoś takiego jak problem z klientami. Mam naprawdę złotych Stać to. klientów. Także u mnie problemem z klientami jest taki, że najczęściej mam trochę więcej niż jeden kawałek sernika do zjedzenia. Także oni gdzieś tam o mnie dbają. Dla mnie to jest w tym Przez momencie chwileczkę problem. szukałem metafory, ale nie, to jest dosłowne. Tak, dosłowne. Nie, wiesz co, powiem ci, że mimo wszystko przez te lata
trafił mi się jeden zły klient, którego źle wspominam, a nie spodziewałem się. Niestety skończyło się to sprawą w sądzie. Troszeczkę to trwało, ale wyszliśmy obronną ręką. Okay. Także nie, mam fajnych klientów, naprawdę mam fajnych klientów, ale to też mi się wydaje przez to, że no ja ich też traktuję fajnie. Tak jakbym ja chciał być traktowany, tak oni mnie wtedy później traktują. Czyli wiesz, u mnie nie ma ściemy, nie ma czarowania. Ja jak czegoś nie jestem w stanie zrobić, to ci po prostu to powiem. Uczyłeś się też na przestrzeni czasu rzeczy takich związanych właśnie w jaki sposób skonstruować umowę, bo tu wspominałeś o sądzie, o jakichś tych... Umowę mam skonstruowaną przez normalnie biuro prawnicze. Także tutaj prawnicy mi konstruowali umowę. No nie czarujmy się, no muszę być zabezpieczony głównie ja. Okay. To jest podstawowy warunek. Tworzymy podcast dla biznesu, znaczy tak. Biznes tego słucha, nie? Więc to tak, są takie wskazówki. Jestem zabezpieczony pod każdym punktem. Oczywiście klient nie pozostaje niezabezpieczony. Tak? On ma też swoje prawa, ale z naciskiem na to, że jednak ja jestem tutaj najbardziej chroniony. No i ja z każdym generalnie podpisuję umowę. Czy widzisz na przestrzeni czasu jakieś takie zmieniające się trendy, albo że klient... Bo już sporo lat prowadzisz tą stolarnię. Kiedyś był inny, teraz jest inny. Coś takiego odczytujesz z czasu? Wiesz co? Klienci stają się bardziej wymagający. Okej. Okay. Ale to dobrze, bo to jest taki motor napędowy do tego, żeby jednak cały czas nie osiadać na laurach i wiesz, mówić, a jestem najlepszy, już nie muszę się teraz starać, nie? A też jak mówisz, że 60% klientów to są klienci z Instagrama, to raczej młodą klientelę chyba masz, czy to jest tylko taki pozór? To tak nie do końca. Dość często jest tak, że odzywają się, załóżmy, dzieci. Tych inwestorów. Dwudziestoparolatkowie. No. Dla mnie to są dzieci. Dwudziestoparolatkowie w imieniu swoich rodziców. Tomek nie ma 50 lat, jak ktoś nie widział przebitek. Ale już, tak zabrzmiało. Już bliżej niż dalej do 40, także wiesz, to też tak nie do końca. Także jeszcze trochę i wiesz, aktualizacja 4.0. No bo 37 miałeś, nie? Niedawno, nie, czy ty planujesz te urodziny? One będą. Teraz planuję zrobić sobie... I tu ma być? Tak, to ma być pierwsze takie przedbiegi generalnie, bo finał finałów, 40 ma być naprawdę z pompą, taki wiesz, taki był kiedyś film Projekt X chyba. Był. Mega mi się to marzy, nie? Mega mi się to marzy, możemy zrobić taki Projekt X w Poznaniu, myślę, że tutaj wszyscy będą zadowoleni. Nie, wyobraźniam, więc zaczęła ponosić, jak to usłyszałem. Dobrze, o klientach wszyscy są kochani. Kwestie prawne sobie poruszyliśmy. Jakieś w ogóle śmieszne historie, takie z trasy, wiesz, legendarne, które można by puścić w eter? Wiesz co, śmieszna historia. Mieliśmy ostatnio małą stuczkę. Staliśmy pod komisariatem i akurat ktoś przejeżdżał i kurczę, to da meble, my was kojarzymy tam z TikToka, wiesz, tutaj policja generalnie zaafiszowani, jesteśmy tym wszystkim, a tutaj wybiega pani i mówi, dzień dobry, to da meble. Ciekaw jestem, bo ty przecierasz szlaki, ale jak daleko to może zajść, nie? Tutaj mówisz też, że to nie było nagrane, że będziecie w programie, w ogóle w telewizji, bo też z tego To nie jest telewizja, to jest kanał na YouTubie. Okay. Kanał na YouTubie, także, ale o tym nie będziemy na razie mówić. Nie mówimy. Możemy tylko tutaj troszeczkę zachęcić i troszeczkę ponęcić, że tak powiem, ale tak, będziemy nagrywać taki mały wywiadzik też. Dzisiaj to są takie przetarcia dla mnie, także... No to cieszę się, że mogę coś Pomimo tego, że wiesz, dość często są tu kamery rozstawione, ja tam gdzieś rozmawiam na live i na live'ach u nas jest... Różnie, od 50 nawet do 500 osób. Okay. To jest co innego. To powiem ci szczerze, że trochę mam stresa. Tak? Trochę mam stresa, tak. Kurczę, no, a to z jednej strony niedobrze, bo ja zawsze... to nie wiem, czy niektórzy wiedzą, czy nie, więc sam trochę o tym powiem. Ja w życiu prowadziłem innego bloga, mam jedną z większych na świecie kolekcji butów piłkarskich, 360 par i prowadziłem o tym w ogóle serwis, YouTube'a, wszystko. I no, zdarzało mi się z Lewym na przykład robić wywiad, czy z jakimiś tam ludźmi, którzy no, by się wydawało, są ode mnie ho, gdzieś tam w świecie wyżej. A prawda jest taka, że każda gwiazda, i dzisiaj ty jesteś moją gwiazdą,
ile by on nie był przed tą kamerą i tak dalej, naprawdę się widzisz poza kamerą i o czym będziemy rozmawiać, ją chcę mieć poukładane, też się trochę stresuje. Ludzie czasem nie lubią, a muszą, więc no tam... Wiesz co, może z obawy przed tym, że coś możesz nie tak powiedzieć i zaraz ci ktoś to będzie wyciągał, że no wiesz, że jesteśmy tylko ludźmi, no możesz się zająknąć, możesz się pomylić... Tak. Wiesz, teraz wszyscy są nauczeni tego, że wszystko jest piękne, wiesz, każdy tekst jest milion razy nagrywany, no tak. Że nie ma zająknięcia, a tak nie wygląda to generalnie, nie? No tak, tak. Chociaż, kurczę, ja staram się dosyć mocno wychodzić z takiego klimatu, no bo każdy ma prawo się pomylić i tak dalej i wydaje mi się, że w ogóle przestrzeń taka kulturowa toczy się pewną sinusoidą, która zawsze musi być albo w jedną, albo w drugą stronę, że musi być idealnie, albo mamy pełno swobody i w ogóle rób ta, co chce ta. Dlatego może jakby dzisiaj coś powiedzieliśmy takiego, co tam padły takie niektóre może ogniste rzeczy dla niektórych uszu, pewnie tak, z dwie, trzy były, to drodzy słuchacze, no miejcie na uwadze to, że my tutaj podchodzimy w ten sposób, że rozmawiamy swobodnie, chcemy, żebyście dostali jakąś tam prawdę, a jeśli ktoś chce jakieś słowa może zweryfikować albo naprostować, ja chętnie przyjadę z mikrofonem i możemy porozmawiać w drugą stronę, ale co do zasady, tak jak Tomek mówi o tej pewnej otwartości branży i wspólnym interesie, to naprawdę... Myślę, że wszystkie tego typu działania są w naszym wspólnym interesie i lepiej jest, to może tak jak w relacji, nie? Lepiej rozmawiać niż, a powiedzieć czasem coś za dużo, a potem się tam pogodzić, niż w ogóle nigdy nic nie mówić i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Jak już jesteśmy przy takich opiniach, powiem ci, że z jednej strony ja nie chciałem na to wchodzić, bo są czasem takie rzeczy, które na dużą uwagę nie zasługują, ale porozmawiajmy jakby bardzo, nie mówiąc o konkretnym przypadku, wiesz o co może mi chodzić? Chyba nie. Tak. No, miałeś ostatnio jakiś tam hejt, jakaś akcja działa, że jakiś gościu coś tam ci mówił i może nie wchodźmy w ten konkretny przykład, bo tak jak mówiliśmy, jak mówić o ludziach konkretnych przynajmniej, to dobrze, a źle nie mówmy. Bo jesteśmy wychowani, ale wraz z takim pewną popularnością, którą już masz, często się pojawia jakieś w ogóle nie wiem, jak można mieć zawiść do stolarza. Wiesz co, powiem ci, miałem okazję ostatnio być na pomiarach u takiej dość znanej osoby, też tutaj udzielającej się bardzo mocno w sieci, jest to Tom Miller, może kojarzysz? No, to jasne, to powiedzmy, Tomek Miller jest specjalistą od whisky i od ogólnie takiego stylu ubioru. Mieliśmy okazję jechać wspólnie samochodem na pomiary do niego do domu. No okej. I przeprowadziliśmy bardzo ciekawą rozmowę. A to widziałeś ten pokój, w którym był Hema? Bo ja słyszałem takie legendy, że tam jest specjalny pokój, w którym jest jakiś... Powiem ci tak. Wszystko, co jest u moich klientów, zostaje tylko i wyłącznie w mojej głowie. Dobrze, także ja słyszałem. Ja mogę ci opowiedzieć, jak wygląda jego lokal. Jego lokal wygląda Petarda. Zacnie. Tak, naprawdę. Na podgórną. Jest to Hogwart po prostu. Jest to miejsce naprawdę wysoko prestiżowe. Takie, w którym każdy facet będzie się czuł męsko. Tak, to jest właśnie ten premium, który gdzieś tam w meblarstwie też... Tak, mamy miarę, teraz wspólne, będziemy podejmować wspólne działania, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Tomek powiedział mi bardzo fajną rzecz. Jesteś na początku swojej drogi, gdzie pojawią się hejterzy. I musisz się uzbroić i w cierpliwość i w odporność na to, bo tego będzie coraz więcej. Sobie przypominam, kiedyś była jakaś wiksa w związku z tym, że skrytykował, że żabka była zamknięta. Nie wiem, czy kojarzysz taki wiesz temat, co? Tomek? No, niekoniecznie wyłapuję te wszystkie informacje, no, także, ale fakt jest taki, że tak, pojawiają się hejterzy. Też ktoś to ostatnio pisał, że hejterzy się pojawiają, jak już się stajesz rozpoznawalny. No wiesz, no nie każdemu przypasujesz, no. Taki tekst mi się tylko nasuwa z filmu, no ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie każdy lubił. Ale tak? To kurczę świadczy o twoim sukcesie też, nie? Bo faktycznie chyba trzeba osiągać sukces. Bo ja się zaśmiałem z tego, jak można hejtować stolarza, no ale... Dla mnie w ogóle jest słabe to, jak można sprawiać komuś przykrość w słowach w sieci, wiesz. To pomijam fakt, że jesteśmy dorosłymi, jesteśmy dorośli, więc my jesteśmy sobie w stanie tutaj poradzić. To jest głębszy problem hejtu w Polsce.
Wiesz, to jest problem młodych ludzi, młodych użytkowników sieci, młodych użytkowników social media, gdzie oni spotykają się z hejtem, no i nie powiedzmy sobie otwarcie, niektóre dzieciaki sobie z tym po prostu nie radzą. Dochodzi do różnych tragedii, nie będziemy tego tematu poruszać, bo to nie jest temat na dzisiaj, ale warto wziąć sobie do serca nieraz to i przemyśleć, czy warto coś pisać, bo możesz komuś sprawić najzwyczajniej w świecie przykrość, nie? Tak, tak, jest ta podstawowa płaszczyzna taka, no, zwykłego ludzkiego spojrzenia po prostu na to, co komuś innemu się robi. Bliski mi jest temat dzieci poniekąd, bo gdzieś tam też jestem wychowawcą i też tak patrzę, z jednej strony oczywiście, no, dzieją się rzeczy, ale to zawsze się działo, jak my byliśmy dzieciakami, no tak, to też... Tak, tylko weźmy sobie pod uwagę, że jak my byliśmy dzieciakami... To nie było takie publiczne? Nie było takie publiczne. I, no nie czarujmy się, jesteśmy z tych czasów, gdzie... Dzieciak był twardszy. Dzieciak, jak ci coś nie pasowało, to daliście sobie przysłowowo po mordach. Dokładnie. I dalej się szło dalej bawić, tak? A teraz niestety... Teraz tak nie jest. Tak, tak to nie działa. Przy czym nie chcę, żeby wybrzmiało publicznie, że wyrażamy ubolewanie, że dzieci się nie biją. Nie, no absolutnie. Natomiast bardzo dobrze, że się nie biją. Z perspektywy czasu, wiesz co, ja mam takie bardzo obserwacje. Ostatnio z kimś miałem taką refleksję i myślę, że jest to prawda, że w tej chwili te dzieci z Ukrainy, które przyjechały, one są nami z lat 90. Rodzice są zapracowani, tak, ciągną te gospodarstwo, oni muszą sobie sami radzić i zdecydowanie są tak twardsi po prostu, nie? Przy czym to nie jest żadne krzywdząca je twardość, ale coś w tym jest, że... To na pewno. Jest, no, sprowadzamy się do tego powiedzenia, że ciężkie czasy tworzą twardych ludzi, twardzi ludzie lekkie czasy... miękkich ludzi i tak. Mięcy ludzie tworzą potem ciężki czas. Tak, i tu chyba coś w tym jest. A czy ty masz... O, wracamy. To jest bardzo dobry myk z mojej strony. Często mam tak, że jak nie wiem, co tam dalej, to najlepiej spytać się gościa, o czym jeszcze moglibyśmy ciekawym opowiedzieć. I wtedy to ty. Ale to jest. Bo wiesz, ale ja to czasem... ty ze mną przeprowadzasz dzisiaj wywiad. Ja... Jestem... Tak, ale czasem ja mogę o czymś nie pomyśleć. Wiesz, ja nie jestem w twojej głowie, w twojej firmie i tak dalej. A może ty tutaj uważasz, że coś wyjątkowo ciekawego by było, obojętnie czy o tobie, czy o branży, o rynku. No ja wciąż tam gdzieś myślę o tej twojej drodze i czy by czegoś tutaj nie powiedzieć. A w ogóle pojawiło mi się pytanie, jak zmierzasz do kupienia maszyn, to też znowu chyba inne miejsce, nie? Bo tu już dużo więcej... No, a rozmyśliliśmy, że zmieścimy. Jeszcze tam jedną zmieścimy, bo jedna tutaj zostanie wymieniona. Właśnie wiertarka wielobrzeczynowa zostanie wymieniona na tą nową po prostu. Okay. Nie? Także gdzieś tam się nam to jedno w drugie troszeczkę... My sobie poprzestawiamy. Dobra. Powiem ci, na razie nie chcę się stąd przenosić. To jest dobry punkt, to jest punkt w Poznaniu. Także wszędzie mam blisko. Okej, okay, no a myśląc, idąc w tą przestrzeń premium, droga stolarza jest bardzo ciekawa, gdzie tą drogę można by ubrać w jakiejś skrajności. Niech przykładową skrajnością, no, będzie zupełny początek, to jest oczywiste. Drugą, może to nie jest skrajność, bo co jest skrajnością stolarstwa z drugiej strony? IKEA? W sensie największy biznes, jaki jest, to też zależy, jak na to spojrzeć, nie? Ale jakaś już turbofabryka meblowa, powiedzmy, która eksportuje, to już jest gruba rzecz, tam szef już tylko sobie odcina kupony. W tej chwili, myślę, że możemy tak to powiedzieć, jesteś ty, jesteś szefem, zajmujesz się sprzedażą, jest pani projektant i dwóch pomocników, no a w którymś momencie, no, wchodzą te takie kompetencje stricte sprzedażowe, nie? I to jest, żeby mieć sprzedawcę, żeby nie mieć showroom, mieć taką osobę... I jesteśmy na etapie szukania lokalu pod showroom. To ci powiem, jesteśmy na etapie szukania lokalu, tyle, że zdradzę ci tylko taki mały sekrecik, kawałek tego, nie ma być to kolejna witryna meblowa. Czyli to nie ma być miejsce, gdzie, wiesz, ja wstawię w okno piękną kuchnię, no, i to jest witryna. To ma być zupełnie inne miejsce. To ma być miejsce, do którego ty będziesz chciał wrócić. Podoba mi się. Do którego ty wejdziesz i ty ze mną podpiszesz każdą możliwą umowę. Ma być miło, przytulnie. Domek brzmi jak, nie, czy kojarzysz temat, ale był taki lokal na Starym Rynku w Poznaniu, do którego się wchodziło i potem tam na różne rzeczy się ludzie deklarowali. Następnie. A, co, panie biegały z parasolem? Tak, panie biegały tam z parasolem. A, to, tak, i nawet kojarzę. Nie wiedziałeś. Nie, to nie będziemy, nie będziemy, w ten temat nie będziemy tutaj szli, ale ma być to takie fajne miejsce, gdzie będą mogli się też spotkać i projektanci, i klienci z projektantami.
i skorzystać jakby de facto z naszego doradztwa. No wydaje mi się, że z doradztwa osób wykwalifikowanych, no bo troszeczkę jesteśmy w branży, także no to brzmi bardzo tak fajnie, ma to funkcjonować. I jeszcze nie znalazłem odpowiedniego lokalu. No to widzisz, to ty tutaj już masz bardzo konkretne rzeczy sobie przemyślane, jakieś tam koncepcje, szukasz lokalu, co, o czym jeszcze nie powiedziałeś, a można by zdradzić, co tam. O czym nie powiedziałem? Nie, no to z takich najbliższych tematów to jest właśnie to. To jest właśnie to, gdzieś tam realizuję jakieś tam powiedzmy swoje małe marzenia, ale no... A to jeszcze jakieś marzenia są? Coś? Tak. Tak, tak. Ostatnio mi się zamarzyły eventy i organizowanie imprez. Okej. Jako, że technostolarnia i wiesz, lasery, muzyka techniczna, gdzieś tam mi w duszy gra, to chcemy troszeczkę w jakieś wolne weekendy coś organizować, jakieś takie imprezki zrzeszające też ludzi. Pod szyldem gdzieś tam taki spin-off trochę ze stolarni, tak? Tak, tworzył tak, jakąś społeczność. Tak. No masz wyczucie marketingowe, nie? Po prostu. Czujesz temat. Powiem ci tak, to może być dobra impreza integracyjna. No tak, ale Tomek, no kurczę, z drugiej strony, wiesz, jakie masz w ogóle szerokie spektrum patrzenia na to wyczucie tego, w jaki sposób jesteś sobie w stanie biznes zbudować, nie? Masz bardzo to wyczucie, w sensie ja to widzę i taką refleksję snuję. Możesz, nie wiem, może nikt ci nie powiedział, albo sam nie wiesz, albo jesteś skromny, ale widać tutaj, że imprezę techno, która będzie brandowana, to da meble i tam kto techno, to od razu będzie wiedział, gdzie się zgłosić. Stworzenie grupy odbiorców, nie? No tak, to jest fakt. No. To jest fakt. No gdzieś tak ludzie, no powiedzmy sobie otwarcie, no jeżeli ktoś nas obserwuje w social mediach, no to wie, co tutaj się dzieje, że tutaj jest zawsze głośno i to nie jest głośno od maszyn. No. Sąsiedzi nie narzekają, tak powiem, bo stolarnia obok są dwie firmy obok mnie, także nie, ani jeden, ani... Tutaj sąsiedzi obok mnie, widzimy się przez mur, to jest zawsze Tomek, daj trochę głośniej, bo nie słyszę. Okay. Także pod tym kątem, nie, tutaj jest kolejna firma, ale oni są jakby z drugiej strony posesji, nie są w stanie nas usłyszeć, chyba że czegoś nie wiem. Okay. Ale no nie. Napiszą w komentarzach. No nieraz nas tam z ulicy słychać, ale no to są, wiesz, to są godziny, gdzie ludzie nie śpią generalnie, tylko nikogo tutaj nie ma. Jasne, jasne. A w ogóle też sobie tak pomyślałem, jesteśmy w Poznaniu, nie jakoś turbo w centrum, też nie jakoś turbo na obrzeżu, bo akurat komunikacyjnie tu jest w miarę ładne połączenie wszędzie, ale lokalizacja stolarni w życiu stolarza przysparza. Daleko zrobisz stolarnię, pracownik ci nie dojedzie, nie? Teraz jakbyśmy się gdzieś tam przenieść, byłby problem, nie? Jak tak z perspektywy swojego czasu, gdzie ty no akurat miałeś dużo szczęścia na tym początku, w ogóle przeprowadzka. Znaczy wiesz, pierwszą swoją kuchnię, powiedzmy sobie otwarcie, pierwszą kuchnię, którą de facto sprzedałem, taką jeszcze jak pracowałem w poprzedniej pracy i to była taka, wiesz, praca po godzinach, była wykonana w garażu. To była zima, minus 20 stopni, farelka dogrzała to pomieszczenie do 12, więc nie... I to wiesz, taki garaż murowany, drewniane drzwi, gdzie wiatr po prostu hulał, pięć pierwszych szafek wiszących, dramat po prostu, nie? To jest tydzień pracy, wiesz, bez narzędzi. A to bardzo fajnie, bo teraz i we mnie to wzmaga taką, inspiruje się tobą, że po prostu ruszyć dupę, nie? Ruszyć dupę, co by nie było. Wiesz, co było zwieńczeniem tego wszystkiego? Pierwszą tą swoją kuchnię, gdy zrobiłem, nie dalej jak 3 miesiące temu, byłem właśnie u swojej pierwszej prywatnej klientki, okay. I to właśnie u tej pani, no. Teraz robiłem u niej w domu. Okej, okay, ale coś innego już. Teraz robiłem jej zabudowę po prostu szaf, nie? Także, a to wtedy była kuchnia do biura, także taki fajny, wiesz, powrót do przeszłości okay, w zasadzie. Okej. No, petarda, no fajnie. Także pamiętali, no i wrócili. A powiedziałeś im, że to była pierwsza i że robiłeś przy farelce? Tak, oni wiedzieli generalnie. Także no, są takie fajne tematy, bo to wiesz, jest co wspominać w zasadzie, nie? I to też może komuś zobrazuje, że jak otwierasz stolarnię, no to nie wchodzisz od razu na 300 metrów, wiesz, luksusowego lokalu. No. Bo dużo ludzi tak myśli, że otwierając, że weźmiesz sobie, otworzysz stolarnię i już wszystko hula.
No nie. No ale też trzeba powiedzieć te twoje podejście, że nie będę, wiesz, brał maszyny w leasing, tylko sobie zarobię. Skąd to w ogóle? Gdzieś tam w życiu się przyjechałeś na kredycie? Wiesz co, chyba z tego powodu, że się po prostu bałem. Okej. Okay. Bałem się, bo jest to, no jest to smycz. Mhm. No nie czarujmy się, jest to w pewnego stopnia smycz. Ja nie lubię być na smyczy, bo ja lubię być wolnym człowiekiem. I uznałem, że jeżeli mnie nie stać na nią, żeby ją kupić za gotówkę, to po prostu mnie na nią nie stać. Wolałem być zabezpieczony. I wiesz co, powiem ci, że to się sprawdziło w momencie, kiedy pojawiła się, wracam znowu do COVID-u, pandemia, gdzie niektórzy stolarze złapali się za głowę i rwali włosy, bo wiesz, zlecenia spadły, a leasingi trzeba było płacić, nie? No i pojawił się problem. Tutaj tego problemu na szczęście nie było. Tak jest. No znowu, dobry menadżer. Wspomniałeś jeszcze o tych maszynach i powiedzieliśmy, że największą przewagę i najfajniej wspominasz wiertarkę wielowrzecionową. Jakieś numer 2 i 3 też w postępie? Wiesz co, następnym już takim zakupem to była piła pełnoformatowa, bo pierwszą jaką kupiłem to była taka malutka, która generalnie ciała tam element do tam 2 metry chyba 10 cm, czy tam 208 cm. Jakiś Chińczyk. No. I też nie czarujmy się, ona nie była jakoś zabójczo droga, ale działała. Powiem ci szczerze, działała, służyła mi 2 lata. Ja mam zagłębiarkę do pierwszych realizacji. Wyobraź sobie, że ja nie mam zagłębiarki. Tyle lat i nie mam zagłębiarki i tu się generalnie wszyscy dziwią. Nie mam, po prostu nie mam zagłębiarki. Nie używam zagłębiarki. No, ale ja mówię do robienia formatek, nie? Zagłębiarkę, tak, no bo oczywiście. Ty rozumiem, wystartowałeś sobie od piły takiej... Tak, tylko że zobacz, że większość stolarzy posiada tą zagłębiarkę. Ja nie posiadam zagłębiarki, czuję potrzeby jej posiadania idzie nawet, się, nie? Idzie się przecież Oczywiście, że tak. Trzeba tak pomierzyć i tak powycinać, żeby pasowało, żeby nie trzeba było docinać na miejscu. Także... Piła, no to, a jak robisz skos pod schodami, to nigdy ci się nie zdarzy poprawić tam ukośnicą u klienta? Nie. A jakbyś poprawił lakierowany element? No lakierowany. No to już lipa. No musisz tak pomierzyć, żeby było git. Albo szablon zrobić ewentualnie. Okay. Wiesz co, piła. Piła była takim najfajniejszym urządzeniem, które mega się cieszyłem, jak kupiłem. I powiem ci tak, jak wstawiłem piłę i uruchomiłem, to pierwsze 3 dni pociąłem cały możliwy odpad, jaki miałem, tylko go pociąć. Okay. Po prostu czułem potrzebę cięcia płyty. Może dlatego, że nie miałem wcześniej styczności z takim urządzeniem. Widziałem gdzieś, ale nie używałem, no bo wiesz, jak gdzieś tam byłem u znajomych w stolarni, to przytnij sobie. Nie, przytnij, to jest twoje urządzenie, zrób po swojemu. Wiesz, coś się stanie, później będzie problem, tak? Okay. Nauczyłem się, popsułem parę rzeczy. Z jakiego oprogramowania korzystasz? Twoja projektantka i potem wiesz, wykroje robi? Wiesz co, projekty są wykonywane w takim dość popularnym programie Prosto. Mamy oryginalną wersję kupioną. Teraz ci mogę w zasadzie zdradzić i już się nie będą mogli wycofać. Będziemy współpracować z firmą PaletteCAD. Może kojarzysz? A, to widzisz, kojarzysz, tak, bo byli u mnie, rozmawiałem tam. Tak, będziemy, no, dzisiaj jesteśmy właśnie po rozmowach z PaletteCAD, będziemy z nimi współpracować, więc będziemy teraz w drugiej części maja będę się do nich wybierał. To jest bardzo ciekawy niuans, co, dlaczego wymieniasz prosto na PaletteCAD? Wiesz co, nie powiedziałem, że wymieniam. Okay. Chcę sprawdzić, jak to działa. O tyle fajnie, że w PaletteCAD możemy, z tego co się orientuję, możemy zrobić od razu rozkrój płyty. Czyli będziemy mieli pełną informację, jakie formatki, ile klejenia. No bo prosto to jest dodatkowy... Chyba dodatkowa opcja. Tak, powiem ci szczerze, nawet ja powiem ci szczerze, nie korzystam z tego programu, bo de facto korzystam z tego projektantka, bo ja nie mam nawet na to czasu ani ochoty siedzieć przy tym komputerze. Nie lubię siedzieć przy komputerze. No finalnie dostajesz dokument na piłę i tyle. Tak, wiesz co, powiem ci tak, ja po dzień dzisiejszy rozkrój wpisuję sam. Po prostu wpisuję sam na swoich kwestionariuszach i wysyłam to do hurtowni, bo my zamawiamy towar gotowy, pocięty. Okej. Okay. Tutaj z podpoznańskiej firmy. A czemu tak? No piłę masz. Czemu tak? Nie, wiesz co? Towaru, nie każdy przedsiębiorca, który przeliczy sobie to wszystko, zdaje sobie z tego sprawę, że w tym czasie, co tnie,
jest w stanie wykonać więcej mebli niż nad nich. Teraz pomyśl sobie tak. Płyta, 75 kilo. No. We dwie osoby. Podnosimy, tniemy. No jeszcze gdzie nieraz przeczesz gdzieś tą płytę. Jest. Dokładnie. Odpad, pył, to jest problem. Kolejna sprawa, oklejeniarka. Oklejenie, odpad, zużycie energii, myki, frezy. To wszystko to są koszty. Dzisiaj zamawiam materiał. Ten materiał przyjeżdża do mnie na palecie. Ściągam go wózkiem widłowym. Ten materiał jest przygotowany praktycznie do mojego tutaj obrobienia go na wiertarce wielowrzeczonowej. Każda formatka ma swoją etykietę, czyli już nie muszę biegać z miarą i patrzeć, co to jest za formatka. Formatki są nieuszkodzone, są klejone klejem poliuretanowym, podwyższającym odporność na wilgoć. A każdy ewentualny uszczerbek, błąd na płycie spycham jakby na producenta, czyli na dostawcę mojego. Czyli ja już się nie stresuję tym. Informuję. To jest uszkodzone, oni muszą mi dostać wtedy ten element. Z czystego ekonomicznego punktu widzenia mi się po prostu to nie opłaca. W ogóle ciekawe, że nie powiedzieliśmy o tym na początku, bo to jest dosyć chyba trochę nietypowa rzecz, bo raczej tak garażowo ludzie zamawiają mnie, jak ktoś... Jest to dążenie do sprzętu, dążenie do tego chyba, żeby mieć tą piłę, tą oklejniarkę i samemu sobie tam robić. No ciekawa refleksja na temat tego Excela, tutaj, który trzeba sobie zrobić. Tutaj piła służy do ewentualnych przeróbek, przygotowania jakichś tam elementów, które ciężko by mi było opisać, co chcę uzyskać, to już sobie sam zrobię. Ewentualnie, jak mamy faktycznie trochę czasu, to coś tam sami potniemy. No logistyka też ci odchodzi cała z płytami, nie? Składowanie tego. No i dźwiganie. Przede wszystkim dźwiganie. Wiesz, każdy stolarz, który jest w branży X lat, narzeka na kręgosłup, narzeka na kolana, czyli na przykład ja. Problem z kolanem, problem z kręgosłupem. Nie chcę mi się tego nosić. Szczerze powiedziawszy, wzbudziłeś u mnie przemyślenia co do mojego własnego zakładu, czy aby tutaj nie posłuchać cię i też nie iść w tym kierunku. To no, zobaczę. No dzisiaj jakbyś chciał dobrą oklejniarkę, która będzie ci przerabiała, no to są duże pieniądze. No, 40, nie? Coś takiego. No to zależy jeszcze, no, wiesz, możesz kupić małego kompakta, nie? No ale małym kompaktem nie okleisz na przykład poliuretanem. Dzisiaj wchodzimy w taki okres, że w taką erę klejenia poliuretanem, no meble są odporniejsze, wilgoczoodporne. To jest taki atut. Atut, z którego niewielu stolarzy jeszcze korzysta. Aczkolwiek, wiesz, dopłacasz troszeczkę więcej, a produkt jest wytrzymalszy, tak? No to tutaj nie byłbym w stanie wstawić takiej oklejniarki. No. Chociażby z punktu logistycznego i w ogóle wstawienia takiej maszyny wielkiej, nie? No, także nie miałaby przerobu takiego, więc ona by na siebie nigdy nie zarobiła. Padła poza kamerą refleksja, że temat okuć chciałbyś poruszyć. Tak. Co tutaj jest do powiedzenia? Wiesz co, powiem ci, że co jest tu do powiedzenia, to jest taki temat rzeka w zasadzie. Wspomniałeś tutaj o firmie Blum, która jakby jest tutaj takim przodownikiem w naszym kraju. Tak się wydaje. No. Wyobraź sobie, że za naszą zachodnią granicą niespecjalnie nasi sąsiedzi wiedzą, o co chodzi. Bo mają swoją markę też. Mają firmę Hetisch. Tak. Mają firmę Hetisch, która jest mega rozpromowana. Niemcy za swoim, nie? Tak. Aczkolwiek powiem ci, że jeden i drugi produkt jest godny polecenia. Jak z pomacania, no zdecydowanie, jak się tam... z GTV porówna jakościowo, no to w ogóle... No. Lada też. Nie wiem, czy chcesz się podpisać. Ja powiem o swoim doświadczeniu, noże wręcz. O, powiem ci tak, jak ja się szykuję do stolarni, to też sobie byłem u wszelakiej konkurencji tutaj w naszej okolicy. Wszędzie zobaczyłem, jak proces sprzedażowy wygląda, bo chciałem wiedzieć, jak się musi prezentować mój zakład. I jedni mnie zaprowadzili przed szuflady, gdzie była jakaś tam marka z tych powiedzmy premium i GTV, no i faktycznie ten test, że pchania szuflady, że jedna sobie gdzieś tam latała, jeździła, druga tak mercedesowo, nie w mer. No niestety tak to działa, nie? Niestety tak to działa, tutaj takim przodownikiem no będzie Blum w tym momencie. Powiedzmy sobie otwarcie, chociażby sam produkt, jakim jest Legra Box, no to już jest Premium plus plus.
No, ale bo refleksja dotycząca Bluma była taka, że w Polsce ma taką pozycję, a za granicą to już Tak, trochę jest inaczej bardzo wygląda. dobrze wypromowany PR-owo, tak, to musimy sobie A w powiedzieć. płytach kogoś takiego też takie zależności być z nas, Wiesz że. co, powiem ci tak, ja przeszedłem całkowicie na Egera, bazujemy głównie na Egerze i teraz troszeczkę częściej Fornera wprowadzamy. Okej. Są drogie To płyty, ciekawe. No. są bardzo drogie płyty, no ale to już właśnie Ale zmierzamy. próbowałeś wszystkiego w ogóle? Na każdej pracowałeś i. Nie pracowałem Niman, na. Finsa. Nie pracowałem na każdej. Firma, w której zaczynałem swoją pracę, czyli tak jak mówiłem, No. Balma, oni od lat już stosowali płytę Egera. Gdzieś to był dla mnie wyznacznik, zawsze gdzieś ta nazwa tej firmy mi się obijała cały czas o uszy. Wiesz, ja też się rozmawiam z innymi stolarzami, z innymi pilarzami, wiesz, też zbieram opinie. No i tutaj No. Eger jednak ma jedną z lepszych opinii, tak? Ale na czym polega ta jakość, skąd ta opinia się bierze? Wiesz Jakbyś tak mógł cechy co, powiedzieć proces decydujące. cięcia chociażby nie szczerbi się aż tak bardzo, Okej. nie rysuje się, tam jest troszeczkę inna gęstość tej płyty, no jest bardziej wytrzymała, tak? Wiesz, wkręcasz załóżmy wkręt tą płytę, wykręcasz i wkręcasz jeszcze raz i ten wkręt się tam de facto trzyma. Okej. Ale to mówimy o wiórze, o w ogóle całym Mówimy o przekroju? wiórze, mówimy Okej. tutaj o wiórze typowo, no nie czarujmy się, no większość ludzi ma w domu meble z płyt wiórowych, no wiesz, to, że ktoś ma fronty z MDF-u, no to Tak. jest Właśnie, mniejsza przypomniało mi część. się, o co chciałem się ciebie spytać, bo tutaj mówiłeś, że robienie formatek u siebie na zakładzie to nie, więc podejrzewam, że podobny stosunek masz już, znając twoje opinie o lakierni w ogóle swojej. Tak, znaczy powiem ci tak, mało kto wie, ale jesteśmy dystrybutorem samych frontów meblowych, także jak ktoś jest zainteresowany zakupem, to może się do nas zgłosić, wyślemy mu cennik oraz katalog naszych frontów. Podjęliśmy współpracę z dość dużą firmą, która produkuje fronty i produkuje ona też dla nas. Teraz jesteśmy na fazie przygotowań frontów dedykowanych tylko dla nas, czyli limitowane jakby modele, tak? Także w każdej chwili możecie u nas zamówić to Bardzo mocno. lakiery, No. czy tam forniry, nie ma problemu. No zapraszamy do Tomka, jakby ktoś miał to zapotrzebowanie. Bardzo mocno. Muszę ci powiedzieć, że kurczę, będę chyba. Nie wiem, czy ta refleksja ci się spodoba, ale leżał w łóżku i myślał o tym, co mówiłeś. Bo ja jestem z tych, co by wszystko tak sami chcieli, nie? Nie wiem, czy taki typ człowieka, że sam. Jak nie mam klinarki, jeszcze sam okleję ręcznie za chwilę. A ty tak bardzo. I to trzeba też. Słuszną refleksję, myślę, tutaj wysnuć, że. Rozsądnie, roztropnie, nie brać do siebie, robić na zewnątrz, bo właśnie nie wiadomo, a to COVID przyjdzie, a to tamto, a przestrzeń do zrobienia marży i tak jest, nie? Chociażby Oczywiście, u że tak. Niemca. Wiesz, powiem ci, że no wszystkiego i tak nie jesteś w stanie sam zrobić. No nie dopilnujesz wszystkiego, to nie czarujmy się, nie rozdwoisz się, nie rozstroisz, nie będziesz stał przy każdej maszynie. A tak sobie myślę, bo ja tu tak na żywo swój biznes projektuję. Jest sens tak zaczynać i faktycznie brać te formatki i lakierować na zewnątrz, a jak już naprawdę widzisz, jakbyś wszedł na jakieś dzikie wolumeny, że sobie policzysz, wiesz, że zrobisz, że 30 koła miesięcznie jesteś do przodu, jakbyś jednak miał tą piłę i sam to robił, no to może wtedy jest sens, nie? Ale to jest taki uzasadniony wtedy. Tak, wtedy tak. Na chwilę obecną wydaje mi się, że zepchnięcie na zewnętrzne firmy i wymaganie od nich, postawienie po prostu takiego ultimatum, że musi być ta jakość, bardziej ci się będzie opłacało. Jasne. No i tak samo Na dzień z. dzisiejszy, produkt w postaci frontów, jaki uzyskujemy, jaki nam przysyłają, a mamy transporty, na chwilę obecną 2 razy w miesiącu. Jeżeli zapotrzebowanie będzie większe, to tutaj jest zadeklarowane, że transport będzie raz w tygodniu z frontami. No jakość jest, jak dla mnie, 9 na 10. I tutaj my tak powoli już będziemy puentować rozmowę, ale tak sobie pomyślałem o takiej codzienności w wykonaniu zlecenia. No i stolarz ma tą przestrzeń też, że przecież pojawiają mu się zapotrzebowanie na elementy stalowe, na to, żeby jakieś lustro, na to, żeby jakaś tapicerka. I pewnie nie robisz tego sam, to już tak strzelam z doświadczenia i ze Również wcześniejszych to lat. zlecamy. Również zlecamy. Trudno znaleźć, bo podobno tapicera szczególnie trudno, nie? Wiesz co, tak.
Cieszę się, że z tej naszej rozmowy myślę, że wybrzmiało parę takich kwestii, które dla wielu mogą być refleksją o tej sprzedaży za granicę, o outsourcowaniu rzeczy, a nie braniu na siebie w ujęciu czasowym. No to jest coś, co jak widzę, że ja sam o tym myślę, to znaczy, że nasi słuchacze też będą i jakoś sobie wyciągną z tego jakąś naukę. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do zakładu. Ja na pewno będę śledził, no bo jesteśmy prawie, że tutaj po sąsiedzku. Ten showroom bardzo mnie interesuje. Następny możemy zrobić z showroomu. Następny showroomu. Tak, no jeśli miałbyś chęć, to ja oczywiście no, kibicuję i wręcz mam jakieś pomysły. Myślę, że to bycie na montażu z kamerą w ogóle i pokazanie takie reality show trochę. Nie widzę problemu. Dobry, u nas, powiem Ci tak, u nas każdy jest mile widziany. Nasze drzwi są najczęściej otwarte dla naszych gości. Wiesz, jak masz, jesteś przejazdem, jesteś stolarzem, masz... I teraz najważniejsza informacja. Jeżeli jesteś stolarzem i działasz sobie tutaj w Poznaniu i masz problem, to moja stolarnia służy otworem. Potrzebujesz coś przyciąć, nie wiem, potrzebujesz jakiś zawias, cokolwiek, uwierz mi, że naprawdę mogę Ci tu pomóc. Nie? To ja osobiście dziękuję, ale też myślę, że bardzo fajnie, że to w materiale ostatecznie wybrzmiało. Chyba ślemy pozytywne słowa w świat, w eter i moi drodzy, idźmy. Niech będzie z tego takie nawoływanie, żeby hejterzy się zastanowili, żeby rynek sobie pomagał, żeby może więksi gracze tego rynku, biorąc przykład z dołu, czyli dzisiaj z naszych słów, może na temat edukacji i popularyzacji marki pod tytułem Polskie Meble gdzieś tam w świecie coś robili. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za gościnę i moi drodzy, to by było na tyle. To był pierwszy odcinek podcastu Stolarza. Zapraszamy Was do obserwowania Tomka Toda Meble na Instagramie, TikToku. Toda.meble jest na Insta? Wystarczy wpisać Toda Meble. No, się znajdzie. Się znajdzie. I Stolarz z Miasta również we wszystkich mediach. I to by było chyba na tyle. Myślę, że tak. Do widzenia. Do widzenia.